Kurzawski, Pogalik, KSW 94. Woju, czy ja mam przyjemność z tobą rozmawiać po raz pierwszy przed kamerą? Nie wiem, ja udzielam tylu wywiadów, że nie pamiętam. Jesteś tak popularny, że po prostu możesz nie pamiętać. Woju, pierwsze moje pytanie jest takie, jak twoje emocje po tej gali? No bo ciebie się często pyta o zestawienia, o błędy, o bonusy i coś tam, ale tak naprawdę bardzo rzadko słyszę od ciebie, jak ty się czujesz po takim dużym wysiłku. Czy jesteś szczęśliwy, zadowolony? Czy może masz jakieś obiekcje? Ja zwykle czuję się zmęczony i nigdy nie jestem zadowolony, także raczej jestem zdania, że ja swoją robotę wykonuję mniej więcej tak do momentu, aż wszyscy się zważą. Najlepiej udanie, bez przekroczeń wagi, a dalej no to już jest robota zawodników i oczywiście no mogę się denerwować, że walki nie są takie super efektowne, jakbyśmy chcieli, albo nie wiem, nie kończą się, zawodnicy nie powalczyli dłużej, tylko krócej, no ale no, to już jest trochę poza moją jurysdykcją i staram się za bardzo tym nie denerwować, bo po prostu nie mam na to wpływu. Czy zdarzyło się dzisiaj podczas tego wieczoru coś, co cię jakoś tak na maksa zaskoczyło? No myślę, że postawa Roberta i to tak błyskawiczna wygrana, no to jednak trzeba rozpatrywać w kategorii zaskoczenia, bo Robert nigdy nie był zawodnikiem, który nokautuje, który twardo stoi, jakby dokręca te ciosy i widać, że one robią na przeciwnikach wrażenie. On był raczej takim zawodnikiem, który gdzieś rozbijał tych swoich przeciwników przez te setki kopnięć, przez doskonałą wydolność. Czasami poddawał tych, powiedzmy, na początku drogi, no ale takim pewnie modelowym jego występem to jest ta walka z Lomem, tak? Gdzie po prostu go zamęczył i w pewnym momencie już zdominował, tak? A tutaj no, wyszedł jak zupełnie inny zawodnik, z też zawodnikiem, który zrobił ogromny progres, wydaje mi się, od ich pierwszej walki, tak jak to przede wszystkim wyglądało w walce Patryka z Rutkiem. No więc tutaj szapoba i no, naprawdę nie spodziewałem się po nim takiego występu, tak? Względy bezpieczeństwa spowodowały, że walka, która była wyżej na karcie, wylądowała na pierwszym miejscu i w zasadzie chyba wyszło nam to wszystkim na dobre, bo takiego otwarcia to ja dawno nie widziałam i tej energii i tych ludzi, którzy w zasadzie zapełnili około 80% hali w momencie, kiedy w ogóle ta gala się dopiero rozpoczynała. No i Michał i Bartek, którzy tak na dobrą sprawę dotrzymali słowa i zrobili wielkie boom. Byłeś pod wrażeniem? Tak, zdecydowanie. No, szczerze mówiąc, tu też znowu oklaski dla Michała, bo wrócił do walk po sporych problemach zdrowotnych i naprawdę o ile pierwsza walka była, powiedzmy, też tam na szalonych, w szalonej sytuacji z zastępczym rywalem, potem wygrana z Homburgerem w bardzo fajnym stylu i teraz, no naprawdę, Bartek to jest klasowy zawodnik wagi średniej w Polsce i Michał odprawia go w półtorej minuty w bardzo dobrym pojedynku, także no tylko patrzeć, co jeszcze będzie tutaj potrafił zmalować w tej kategorii. Ile tych saletek czołg w ostatnim czasie się przydarza w MMA? Nie ma tego za dużo, ale jak saletkę robi zawodnik stójkowy i to robi tak szybko, że drugi zawodnik odklepuje w ciągu niecałych 10 sekund, no to musi naprawdę zrobić wrażenie. Spodziewałeś się, że Michał może zrobić coś takiego? Nie, raczej tu byłem przekonany, że no przewaga ta parterowa będzie po stronie Patryka, no, który dużo dłużej trenuje MMA i tak, no ale raczej nie rozpatrywałbym tych duszeń w kontekście jakiegoś osiągnięcia, no to jednak spada jako duży minus dla kogoś, kto daje się tak oddać, no bo no jakby ta lista, którzy przegrali w ten sposób w KSW, no to no, rozpoczynają jeden pan, którego nazwiska nie wymienię i to raczej powinien być wstyd dla zawodnika, żeby tak przegrać. Czy wobec tego będziesz się zastanawiał nad kolejną walką dla Patryka Tołkaczewskiego? Czy to będzie raczej tak, że to będzie już dla niego walka o utrzymanie się? Czy ty raczej na razie w ogóle nie myślisz o tym, żeby Patryka obsadzić w tej trzeciej walce dla KSW? W ogóle chwilowo o tym nie myślę. No, na pewno to jest temat, który będziemy chcieli najpierw przegadać wewnętrznie, a potem porozmawiać z menadżerem. No,
Nie chcę mówić tu też w kategoriach pecha, szczęścia, no ale no, finał jest taki, że w dość kuriozalnych okolicznościach obie walki Patryk przegrał. Zobaczymy. No, to na pewno nie jest moment, żeby decydować w tej chwili o jego przyszłości. A gdybyśmy skupili się na chwilę na Michale. Wiem, że jest de facto, można powiedzieć, wypożyczony z Kings of Kings, tak? Dobrze, nie przeinaczam nazwy z tej organizacji. Czy wy macie z nim kontrakt podpisany tylko na jedną walkę, czy już zaplanowaliście sobie z nim jakąś dłuższą współpracę? Umówiliśmy się trochę podobnie jak z Dawidem Kasperskim, że tak powiem, sprawdzimy delikatnie paluszkiem temperaturę w tej wodzie i niezależnie od występu zobaczymy, co dalej. Wydaje mi się, że rynek kickboxingu w Polsce niestety, poza może teraz striking, które wnosi trochę coś nowego i zawodnicy mają gdzie walczyć, no, ale jednak dość mocno podupadł i to też nie przypadek, że Dawid Kasperski walczy u nas, że Arek walczy u nas, Radek Paczuski, więc wiem, że jest parę rzeczy tam siedzi u Michała za paznokciami jest na pewno kilka pojedynków do zrobienia takich gdzieś na granicy tego kickboxingu MMA. To jest też zawodnik, który przecież może i wystąpić w tej formule Epic, więc będziemy rozmawiać. To też nie jest tak, że on nie będzie budowany do rankingów i do walk o pas, ale na te takie walki special occasion na pewno będzie teraz świetnym rywalem dla któregoś innego zawodnika o podobnej charakterystyce. No i mamy niejednogłośną decyzję w walce pań. Trochę na potwierdzenie Twoich słów, chociażby z dnia ważenia, gdy rozmawialiście z Mariuszem, mówiłeś o tym, dlaczego masz taki nie blokadę, ale no jakby tak niechętnie zabierasz się za to budowanie tej dywizji kobiecej, czy dywizji kobiecych, ze względu na to, że po prostu trudno jest znaleźć zawodniczki walczące wystarczająco efektownie, żeby przyciągnąć też fanów. Dzisiaj Ada i Mafalda jakby trochę podbiły też tą Twoją wypowiedź. No bo mamy niejednogłośną decyzję i tak naprawdę nie bardzo efektowną walkę, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Zdenerwowało Cię to? Ucieszyło Cię to, bo potwierdza to Twoją teorię? Jak to wygląda? Po pierwsze, w kwestii werdyktu, no mamy ewidentny błąd, powinna być jednogłośna decyzja dla zawodniczki z Portugalii. To też nie była aż tak zła walka, chociaż wydaje mi się, że to jest trochę już taki samonapędzająca się historia, kiedy już fani obejrzeli kilka niezbyt ciekawych walk kobiet i właściwie nawet jak walka jest, powiedzmy, średnia, no to już dużo większy poklask na Twitterze zbierze, jak się ją wrzuci do tych walk fatalnych, tak? Albo się napisze, w tym czasie tam poszedłem na herbatę. Nie, no pewnie to była najgorsza walka na tej gali, najmniej efektowna, no ale widziałem pewnie gorsze walki kobiet, no ale też na pewno ta walka nie pomogła, żeby nagle zatrudnić 8 dodatkowych zawodniczek w tej kategorii i zrobić ranking top 10, no niestety, to nie była ta walka, no czekajmy teraz na kolejną, na Ewelinę w Łodzi, tak, w lipcu. Filip Stawowy przyznał w wywiadzie po walce, że wychodził do tej walki z kontuzją, był na blokerach. Coś nie tak było z jego ramieniem. Podczas walki już po pierwszej rundzie poczuł, że prawa ręka jest trochę wyłączona, że już nie jest w stanie nią wyprowadzać ciosów i tak dalej. Czy wy jako organizacja jesteście świadomi za każdym razem takich rzeczy, że zawodnik jest skontuzjowany? Czy ty na przykład wiedziałeś o tym, że u Filipa jest taki problem? Nie wiedziałem. Okay. No, nie wiedziałem też, że Adrian miał nos złamany. Co więcej, bardzo dużo osób z jego najbliższego środowiska nie wiedziało, więc to nie jest tak, że jesteśmy w stanie wszystkich prześwietlić jakimś magicznym promieniem i ustalić wszystkie kontuzje, więc ale to też nie jest to, inaczej, praktycznie każdy zawodnik wychodzi kontuzjowany do walki, więc taki jest ten sport. No. Wyszło właśnie na 60 chyba, ale no dobra, trudno, mam nadzieję, że mi jakoś wybaczą. A jak byś ocenił samą walkę i przebieg tego starcia między Filipem Stawowym a Iwanem Witasowiczem? I czy jesteś zadowolony z postawy Iwana, który odbił się po tej przegranej, błyskawicznej przegranej z Arkiem? Na pewno też tu spodziewałem się więcej, no bo pamiętając jego walki w FNC, szczególnie ten pojedynek z Michałem Andryszakiem, no to jeszcze nie pokazał nawet pewnie,
30% tego, co było w tamtej walce. Także czekamy. Jasne. Wojciak Prasel, no w zasadzie jeśli chodzi o Wojciaka, to on jest taki niepozorny, czy w sensie nie mówię o gabarytach, tak, no bo to jest kawał wielkiego chłopa, ale wiesz, jak patrzysz na niego i z nim rozmawiasz, to jest taki spokojny gość. Wchodzi do klatki, zamienia się rzeczywiście w takie ogromne, groźne monstrum. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej najpierw o kontuzji Ricardo Prasela? Czy już wiecie, co tam się wydarzyło? No to chyba podobna sytuacja, a czy inaczej, to też jest wybity bark, tylko chyba na tyle w jakiś taki sposób, że nie dało się go tutaj nastawić, tak jak udało się Marianowi nastawić bark zaraz po walce w szatni, czy tam w punkcie medycznym. Wiem, że Ricardo był na SOR-ze i chyba tam pod znieczuleniem mu albo będą, albo już nastawili bark. Mam obawę, że niestety to jest kontuzja, która ostatnio wyłączyła go na ponad rok, no bo on nie walczył od walki z Filem właśnie z tego powodu i no byłby to ogromny pech, jakby świeżo po powrocie, tak, podpisaniu nowej umowy, no nawet po ludzku, znowu długa przerwa, także oby to nie okazało się tak poważne. Oby nie. Wojciak Martinek, jak ci się podoba pomysł na takie zestawienie? No, szczerze mówiąc, mam inny pewnie pomysł z Michałem Martinkiem, ale co nie znaczy, że Stefan nie dostanie jakiejś walki w czubie, no bo o ile, no powiedzmy, Kamil Gawryołek to był zawodnik gdzieś tam z dołu tabeli, jeszcze wtedy jak przegrał z Wojczakiem, to no, wygrana z niedawnym pretendentem efektownie, w dobrym stylu, plus trzeba też pamiętać bardzo dobry występ z Darko Stosiczem, tak jest, Wojczaka. No, myślę, że układa go naprawdę w czubie tej dywizji i cieszę się, że to jest zawodnik, który bardzo wzmacnia naszą kategorię ciężką. Dodatkowo jest też z rynku, który jest dla nas ważny. Może to nie Czech, ale Słowak, także też blisko i na pewno będziemy na niego stawiać. Kasper Formela, debiut w organizacji KSW. Ogromne oczekiwania. Czy cię nie rozczarował? Czy cię nie zawiódł? Czy ci się podobało to, co pokazało w klatce? Jak byś ocenił tę walkę i ten debiut byłego mistrza w organizacji FEN w klatce KSW? Myślę, że to była bardzo dobra techniczna walka. Trochę pewnie charakterystyka obu zawodników, którzy raczej wolą walczyć z kontry, spowodowała, że no, to nie była jakaś taka szalona wojna, ale Kasper walczył bardzo, bardzo rozważnie, bardzo taktycznie, trafiał mocnymi kopnięciami, mocnymi ciosami, a Ahmed Villa nic sobie z tego nie robił, jeszcze sam się odgryzał i też posadził przecież Kacpra w tej drugiej rundzie. Myślę, że pewnie to była najlepsza walka tej gali od strony takiej od A do Z i technicznie, i sportowo. I no sam jestem ciekaw, jak jest tyle ciekawych zestawień, jeżeli chodzi o Kacpra. On no przez to, że tyle lat walczył w FN-ie, chyba poza Łukaszem Harzewskim, z którym mają tam jakieś niewyjaśnione sprawy, ale no z całą resztą pierwszej dziesiątki rankingu jeszcze nie walczył, no czy się oprócz Willi, więc tu też jest całe mnóstwo nowych, ciekawych zestawień i to mnie cieszy. Na temat Roberta Ruchały i Patryka Kaczmarczyka już w zasadzie powiedziałeś kilka zdań, więc jeśli pozwolisz, to przeskoczę do Arka Wrzoska i Artura Szpilki. Arek jak wchodzi, to robi show, Arek w klatce robi show, Arek ma 5-0. Artur też robi show. A zdecydowanie, nie zaprzeczam temu. Natomiast chciałabym się skupić faktycznie na zwycięzcy i na tym jednym z najdziwniejszych zakończeń, jakie w życiu widziałam, jeśli chodzi o MMA. Czy wy już sobie to rozłożyliście na części pierwsze, co tam się dokładnie wydarzyło? Bo ani jeden, ani drugi zawodnik nie do końca wie. Znaczy, nie wiem, czy to jest jakaś niesamowita tajemnica. No, Artur wleciał jak szalony tym Superman Punchem. Ciało poleciało do przodu, nogi zostały. Arek ściągnął mu głowę po tajsku i tym sposobem wysłał go na matę i tam trafił pięcioma ciosami w okolice ucha. No, żadna filozofia. No, nie było to najefektowniejsze skończenie w historii, no ale... No ale Arek pokazał chłodną głowę, pokazał, że potrafi się ustawić i potrafi mocno przywalić. No. Ciągle tego nie widzieliśmy. Chyba po obu można było się spodziewać, że jak trafią, no to...
To prawda. Muszę ci też powiedzieć, że Artur Szpilka na ściance w rozmowie z mediami tuż po walce cały czas zachował ten swój taki lekki uśmiech i spokój i myślę, że będzie bardzo chciał szybko jednak wrócić do akcji i pokazać, że gdzieś tam był to jakiś wypadek przy pracy. Pytanie do ciebie, czy ty byłbyś na przykład zainteresowany zrobieniem chłopakom rewanżu? Nie, myślę, że z pewnych względów pewnie i już ta walka odbyła się trochę za późno. No przede wszystkim ze względów na kontuzję Artura, bo ten pojedynek miał sens moim zdaniem na początku zeszłego roku, tak na 100%. To był dobry moment wtedy, kiedy Arek finalnie zawalczył z Możnym. I no z uwagi też, że Artur bardzo chciał, było parcie, kibice chcieli, no to oczywiście musieliśmy zrobić ten pojedynek, ale no to jest też czas. To jest czas na duże walki dla Arka, już sprawdzające cały zakres umiejętności BMA. No i właśnie Arek zaproponował takiego rywala, myślę, że bardzo kompletnego i też bardzo ambitnie wycelował, bo wycelował w Szymona Bajora. Jak ci się widzi takie starcie i czy możemy do czegoś takiego doprowadzić? No możemy, obaj zawodnicy są u nas na kontrakcie, więc nie słuchałem wszystkich wywiadów z Arkiem, nawet nie wiem, zwykle też nic nie słyszę jak z tego, co zawodnicy mówią w pracy. Jest to ciekawy pomysł, no. Dobra, no to w takim razie walka wieczoru. Adrian Bartosiński, Igor Michaliszyn. Igor Michaliszyn zapowiadany też jako znakomite sportowe zastępstwo i myślę, że najlepsze możliwe, które było wtedy możliwe za Andrzeja Grzybyka. Miałam przyjemność rozmawiać z Andrzejem Grzybykiem chwilkę przed tobą, no i Andrzej powiedział, no jeśli chodzi o Adriana, to znowu nic nie pokazał. Co pokazał Adrian Bartosiński twoim zdaniem, poza oczywiście zakończeniem, które skutecznie doprowadziło do tego, że ten pas obronił? No, ale jak już mówimy, że nic nie pokazał poza, no to jednak znaczy, że coś pokazał. No. Myślę, że wiele jednak w tym, jak przebiegał ten pojedynek, tłumaczy ten złamany nos. No bo na pewno z tego powodu Adrian walczył bardzo zachowawczo te pierwsze dwie rundy. Pewnie z tego powodu też częściowo stracił paliwo w tej rundzie trzeciej i Igor świetnie to wykorzystał. No ale no, to też po tym poznaje się mistrza, że w trudnej sytuacji znajduje drogę do zwycięstwa i no tu trzeba docenić, no bo naprawdę w dzisiejszym światowym MMA to, co robi Adrian Bartosiński, nie powinno już działać. Rzadko, naprawdę rzadko na galach, na takim wysokim poziomie, jak jest u nas, lub wyższym, ktoś regularnie wyciąga balachy na kolano, tak? I naprawdę trzeba to docenić, no bo jest to element, który Adrian ma świetnie wytrenowany i jego przeciwnicy, nawet jak są w dobrym położeniu, tak jak to było z Andrzejem, też miał Adriana na deskach, czy tak jak teraz Igor, no dominował, czy prowadził walkę z góry, a on potrafi odwrócić losy pojedynków jednym bardzo szybkim i jakby ciasnym ruchem, więc no to naprawdę trzeba docenić, no bo mało jest takich zawodników na świecie i no jest to taki element, no, który naprawdę dodaje kolorytu i jest tą solą MMA, no te skończenia i te właśnie nietuzinkowe, niepopularne, niestandardowe są zawsze najbardziej oklaskiwane. Woju, pozwól, że zadam ci jedno takie pytanie, może dość nietypowe, ale gdybyś mógł zabrać ze sobą na kolejne kontrakty w KSW tylko trzech zawodników z tej karty, która była dzisiaj, tylko trzech, żaden inny, to kogo byś brał na pewno? No, Roberta, Arka i Adriana, no. Dobra, a w drugą stronę, jakbyś mógł powiedzieć już, dobra, fajnie było, ale się skończyło, oczywiście masz tę moc, natomiast gdybyś mógł teraz, tu i teraz podziękować, to kto by to był? Nie, no to nie chciałbym, żeby ktoś się dowiadywał, że chcę mu dziękować z wywiadu. Dobra, słuszna uwaga. Augusto Sakai, rywal Phila De Frisa. Skąd pomysł akurat na tego rywala? I z tego, co ja dobrze pamiętam, to chyba Augusto ma ostatnią walkę w UFC wygraną. Wcześniej było oczywiście dużo czerwonych okienek, ale jednak ostatnia walka wygrana. Zwolniony z kontraktu i sięgnęliście po niego. Jak to wyglądało? No, dobry timing się jakby w tej sytuacji zdarzył, ponieważ no, okazało się, że Darko z uwagi na sprawy rodzinne wolałby nie toczyć jakiegoś mocnego pojedynku
znaczy no chciałby zawalczyć z Filem naprawdę, kiedy będzie mógł w 100% się przygotować. Dodatkowo ważna dla jego menadżera i promotora była ta gala w Belgradzie. Uznaliśmy, że no to w tej chwili nie ma sensu. A dosłownie, nie wiem, chyba następnego dnia menadżer Sakaja do mnie napisał, że jest wolny zawodnik i czy nie mielibyśmy czegoś. Naprawdę dość szybko, no tam może kilka dni negocjowaliśmy kwestie finansowe, ale jakby sama wola walki z Filem po stronie Augusto była od razu, więc cieszę się, no bo to myślę, że obok Darko, no z którym jednak Fil już walczył, to jest najlepszy przeciwnik w tej całej niesamowitej historii Fila w KSW i liczę, że no będzie tym, który postawi mu trudne warunki w drodze do tego kolejnego rekordu, czyli no bo jeżeli Fil obroni pas, no to już do 30 czerwca nikt go mu nie odbierze i tym samym zostanie najdłużej panującym mistrzem KSW w historii i to jest stawka tego pojedynku. Jasne. No dobrze, to w zasadzie ostatnie pytanie ode mnie. Jak zamierzasz pospędzać tę dzisiejszą noc? Będziesz świętował, zostajecie sobie tutaj dłużej, wiesz, pogoda nas jakoś specjalnie nie rozpieszcza, ale przynajmniej jest słońce, chociaż trochę gwiździ. Nie wiem, piję pewnie jedno piwo i pójdę spać, jutro rano wracam do domu. Nie? Planuję dłużej poświętować w Olsztynie. W Olsztynie, dobra. Tak, bo gala w piątek, to zostaniemy sobie na weekend. Super. Tutaj raczej powrót 10 rano. Jasne. Dziękuję Ci, Wosław, za rozmowę. Dla mnie bardzo, bardzo duża przyjemność i w końcu jakiś taki, można by powiedzieć, w końcu rozdziewiczony, nie? Więc... KSW. Ludzka twarz KSW, o proszę, no taka najbardziej, nie? Woju, dziękuję serdecznie za rozmowę, mam nadzieję, że to pierwszy, a nie ostatni raz. Świętuj tak, jak Ci to pasuje, mam nadzieję, że widzimy się w Olsztynie i dziękuję za ten event. Dziękuję bardzo.